Ja bym chciał, żebyśmy wyjaśnili y, fakty, bo pan y, minister Witold Waszczykowski mówił, że nie było żadnego ostatecznego porozumienia w sprawie y, tarczy antyrakietowej. Y, to, to jak to było. Panie Trzeba przypomnieć, że tarcza antyrakietowej w tym kształcie, w jaki była ona przygotowana przez poprzednią administrację, wycofała się administracja Obamy na początku swojego urzędowania. Polska od samego początku, ta, ta ekipa, ekipa pana premiera Tuska, postulowała, żeby ta tarcza antyrakietowa była elementem obrony nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale całego NATO. I tak, te, tak też się stało. Zatem poszły Kolejne umowy i kolejne zmiany koncepcji tarcza, w Rydzikowie na terenie Polski, powstanie zgodnie z przyjętym harmonogramem, elementy tej tarczy. W związku z tym ten zarzut jest, jest nieprawdziwy, warto, żeby o tym pamiętać. Jak to rzeczywiście z tą tarczą było?